Idziemy do wyróżnień. Tak jest, tak jak pani Agnieszka tutaj wspomniała, były dwie kategorie, kategoria zespołowa oraz kategoria solowa. Wyróżnienia w kategorii zespołowej. Oczywiście zapraszamy serdecznie przedstawicieli zespołu po odebranie wyróżnienia tutaj do nas, na scenę. A druga komendanta zapraszamy. A uwaga na głowę, bonus przed wyróżnieniami od druga komendanta. On chyba zobaczył, że nie macie siły tej fali robić i dlatego coś tam znalazł. Dobrze, wyróżnienia zespołowe. Przyznane 3 przez jury wyróżnienia. Pierwsze z nich dla zespołu Zjarane Tosty za piosenkę Gdzie ta Keja? Zapraszamy zespół na scenę po odbiór nagrody. Druh komendant tutaj teraz wręczy dyplom, a w międzyczasie szybkie ogłoszenie. Kto ma Golfa 2? Kto przyjechał Golfem 2? Ręka w górę. Nie musicie się przyznawać, ale stoi na włączonych światłach na parkingu, więc szkoda akumulatora. Niech właściciel leci wyłączyć. Żeby ktoś mógł wrócić do domu jeszcze dzisiaj. Chociaż harcerzy jest dużo, najwyżej pchniemy, ale lepiej nie. Zjarane Tosty, jeszcze raz, gromkie brawa! Dziękujemy gorąco. Pierwsze to było wyróżnienie w kategorii zespół. Następne wyróżnienie wędruje do... Biali i Młodzi za utwór Powrócisz Znów. Mamy druga przedstawiciela zespołu. Jak wszyscy usłyszeli z Mielca, nie muszę tego dodawać. Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy, że z nami byliście. I że macie tak głośne fanki. To też jest ważne. Trzecie wyróżnienie w kategorii zespół, trzecie i ostatnie wyróżnienie. Tak, i tutaj był nasz problem na przesłuchaniach, rozgrzewka. Także wyróżnienie trzecie wędruje do zespołu Hyuk-Nyuk-Yuk za piosenkę Wyspa. Tak jest. Zapraszamy przedstawicieli, przedstawiciela, przedstawicielkę. Jak się dowiedzieliśmy, skąd ta nazwa Hyuk-Nyuk-Yuk, to ona powstała gdzieś przez przypadek w trakcie rozmowy telefonicznej, jak nam tutaj tłumaczył jeden z druhów. Zapraszamy do druha komendanta. Trzecie wyróżnienie, co nie oznacza, że trzecie w hierarchii, bo wszystkie mają taką samą wartość. No i co? Ręce w górę. 3, 2, 1. Bardzo dziękujemy, druhowie. No. Przechodzimy do wyróżnień w kategorii solowej. Tutaj musimy dodać, że jury zdecydowało się przyznać 3 wyróżnienia oraz 1 nagrodę główną za pierwsze miejsce. Do niej dojdziemy później. Najpierw 3 wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie dla Macieja Czechowicza za piosenkę Modlitwa Wędrownego. Zapraszamy na scenę, a że jest to przedstawiciel gospodarzy, to prosimy podwójne brawa. Druh Maciek występował totalnie a cappella, bez żadnego akompaniamentu. Bardzo oryginalny występ, co jury doceniło wyróżnieniem. I Maciek z rąk drucha komendanta przyjmuje dyplom. Bardzo dziękujemy. Kolejne wyróżnienie w kategorii solowej. Taka ja. Za piosenkę Maszerują Strzelcy. Teraz już nie popełnimy tej gafy, której na przesłuchaniach. Ponieważ Taka ja to jest pseudonim druhny. Byliśmy przekonani, że to zespół. Już przewidziała swoją karierę po prostu. Ale nie chce się ujawniać z imienia i nazwiska. Biegnie do nas. Już jest na scenie. Druh na Kinga. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Zapraszamy po wyróżnienie. Pamiątkowe zdjęcie. Maszerują Strzelcy, to był utwór. Jeszcze zdjęcie z szefem.
Dziękujemy gorąco. I trzecie wyróżnienie w kategorii solowej, trzecie i ostatnie. Jest dla Darii Łuka za piosenkę Piosenka dla Wojtka Bellona. Powitajcie Darię bardzo gorąco na scenie. Pam, pam, pam. Jeszcze raz gratulujemy bardzo wszystkim wyróżnionym, zarówno w kategorii solowej, jak i zespołowej. No a teraz z każdą minutą emocje będą rosły, napięcie będzie rosło. Ale i myślę, że wrażenia będą ciekawsze, bo teraz każdy, kto będzie odbierał nagrodę za poszczególne miejsce, będzie swój utwór nagrodzony wykonywał. Więc w końcu my przestaniemy gadać, a zagości tutaj muzyka, czyli to, co tutaj rządzi na tym festiwalu i jest na najwyższym poziomie. Tak jest.